98. Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Dziś będziemy rozmawiać o oszczędnościach, o tym, jak płaci się, albo też jakbyśmy chcieli płacić od nich podatek, ale także o wartości złotówki, bo tutaj są pewne informacje, działania, których oczekujemy, które mogą mieć na to znaczący wpływ. Ale o tym będą już rozmawiać moi dzisiejsi goście, eksperci, ekonomiści. Witam doktora Macieja Bukowskiego, prezesa Visa Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Ja również panów witam. Zacznijmy od podatku Belki, podatku od zysków kapitałowych. Słyszymy, że ma być kwota wolna. Co prawda jeszcze za jakiś czas, chociaż pojawiają się takie opinie, bo od 1 stycznia 2024 roku, ale pojawiają się opinie, że powinno to być wcześniej. Że już w 2023 roku, a jeżeli nawet nie może jeszcze ostateczne rozwiązanie, może z jakichś powodów będzie ono wymagało dłuższych debat i dyskutowania, jakiegoś doprecyzowania, chociaż nie wiem, czy to jest skomplikowany podatek, no ale może, to może nawet już w 2023 roku jakoś by go tam zawiesić, ograniczyć. No i teraz dwa słowa tylko, obowiązuje on już 20 lat tak naprawdę, 19%. Od wszystkiego, co się zarobi, zarówno mogą to być wielkie pieniądze na giełdzie na przykład, na jakichś inwestycjach, mogą to być małe pieniądze na lokacie bankowej czy koncie oszczędnościowym, a więc od wszystkiego zawsze. Teraz to widać dosyć boleśnie, wiele osób o tym mówi, no i w ogóle o tym się mówi pewnie dlatego, że przy wysokiej inflacji, kiedy to oprocentowanie nie jest takie duże, to przede wszystkim dla tych, którzy mają niewielkie kwoty, no to nawet te paręnaście, parędziesiąt złotych jest widoczne, jeżeli się zarabia na takiej na przykład lokacie o tyle mniej, bo zawsze bank to oczywiście potrąca. I to widać, jak się oczywiście zobaczy wyciąg. No i teraz jest mowa o tym, że aby ten podatek Belki był ograniczony, czyli do kwoty 10 tysięcy, by go nie było, natomiast potem byłoby więcej, czyli nie 19, a 20%, ale oczywiście od nadwyżki. Tutaj jest taka bariera, to od razu mogę powiedzieć, że te 200 tysięcy złotych oszczędności, to wtedy jest on neutralny, bo wychodzi 38 tysięcy, jeszcze tak się dobrze mówię z pamięci. Natomiast do tej kwoty są oszczędności przy 1000 złotych, obecnie jest 10 tysiącach, obecnie jest 1900, byłoby 0, tak? Potem na przykład przy 100 tysiącach jest 19 tysięcy, byłoby 18, ale po przekroczeniu tych 200, czyli na przykład przy 300, 57 tysięcy, a 58 tysięcy by było po zmianach, przy 595, a po zmianach 98. Więc krótko mówiąc, no pytanie jest do panów, czy to by, bo to jest kluczowe chyba pytanie, czy to by zachęciło ludzi do większego oszczędzania, a przynajmniej do nie chowania pieniędzy do skarpety, już nie mówię właśnie do wydawania, ale przynajmniej takiego, ale na przykład przekazywania ich, czy to Skarbowi Państwa w formie obligacji, czy to bankom w formie jakichś lokat kont oszczędnościowych, czy giełdzie w końcu, tak, bo to różne możliwości są. To po pierwsze, i to jest pierwsze i kluczowe pytanie. I zacznijmy od może pana Macieja Bukowskiego. Ja nie jestem akurat zwolennikiem wprowadzenia nadmiernych komplikacji w system podatkowy. No, czy ten podatek w ogóle jest potrzebny, jaki on powinien mieć wymiar, no, to jest inna jakby para kaloszy. No, my mamy w Polsce ten problem raczej w systemie bankowym, że nie mamy jakby nadmiernych oszczędności, zwłaszcza o charakterze długoterminowym. Czyli ta struktura bodźców jest trochę taka, że ludzie trzymają w zasadzie na rachunkach rozliczeniowych, prawda, i swoje pieniądze już takie, jakie nie mają. No, już to się chyba nie, bo teraz to bardzo boli, bo one są oprocentowane na 0%, no i to się więc zaczyna, raczej tak, idą w i to się zaczyna zmieniać w wyniku, tak, w wyniku... Pan Piotr Soroczyński pokazuje, że nie, ale jak widzimy na koncie oszczędnościowym 8%, a mamy 0,1%, no to chyba trzeba by było tego nie widzieć. No, zmiana jest na plus, ale to tak naprawdę to wciąż jeszcze dominują te rachunki bieżące. Dominują tak. Rachunki, tak, i to jest...
No pytanie, jaki jest powód, prawda? Czy chodzi o to, że one na tyle są małe, te kapitały, którymi przeciętne gospodarstwo domowe dysponuje, że płynność jest istotna? To dotyczy też firm, że firmy się finansują. Przepraszam, będę od razu wchodziła w słowo, bo może trochę warto edukować, no bo skoro tak panowie mówicie, że nadal jeszcze dominują te rachunki bieżące, a jeżeli konto oszczędnościowe pozwala na wpłacanie i wypłacanie pieniędzy w dowolnym momencie, a jest to 8%, to kwestia płynności nie gra tutaj roli, a oprocentowanie wyższe gra. Tak, oczywiście tak, tylko że można powiedzieć, że jak rozwiązać tę zagadkę, tak, no to jedna z hipotez jest, że gospodarstwa domowe mają preferencje do płynności, że w Polsce to też może dotyczyć wielu firm, które się finansują raczej kapitałem własnym, tym także na poziomie obrotowym, więc muszą utrzymywać gotówkę, no bo utrata płynności jest taką prostą dla zwłaszcza małej i średniej firmy drogą do bankructwa, prawda? Więc jeżeli nie mają tego dostępu do kredytu albo patrzą na kredyt obrotowy jako za drogie rozwiązanie czy zbyt trudne dla nich, wolą czy w jakimś sensie niebezpieczne, no to bilansują się kapitałem własnym, co powoduje, że gro oszczędności jest krótkoterminowym kapitałem. I to jest problem dla sektora finansowego, prawda? Bo mamy ten trochę jakby po dwóch stronach trochę co innego, prawda? Co innego jest zobowiązania sektora bankowego, które mają zapadalność na inny termin i co innego jego należności, prawda? Więc które są z kolei właśnie krótkoterminowe. Więc... Ale odpowiadając na moje pytanie, czy gdyby ten podatek został w ten sposób ograniczony, no bo on ma zachęcić tych drobnych ciułaczy, no bo do 10 tysięcy to raczej tych drobniejszych, no może już nie bardzo drobnych, ale drobniejszych, tak to nazwijmy, to chętniej by ludzie oszczędzali pana zdaniem, czy nie? No ale na poziomie makroekonomicznym okazuje się, że główną grupą oszczędzającą tak naprawdę są zamożniejsze gospodarstwa domowe, więc to się może obrócić przeciwko intencjom ludzi wprowadzających, bo decydują o tej masie oszczędności, czyli stopie makroekonomicznej oszczędności, zamożniejsze gospodarstwa domowe, które po prostu mogą z dochodu do dyspozycji więcej odłożyć. No ja właśnie troszkę, ja nie wiem, ja się troszkę z tym nie zgadzam, jestem ciekawa, co na to pan Piotr Soroczyński, to znaczy oczywiste jest to, że jak ktoś ma co odłożyć, to wtedy odkłada, nie ma, to nie. To jest jasne, ale myślę, że gdzieś chyba bardziej powinniśmy się obracać w tych średnich strefach, dlatego, że na przykład tak biorąc te 50 tysięcy oszczędności, które często są odkładane, ja nie mówię, że może długo, ale na przykład odkładane przez osoby, które przez wiele lat oszczędzały na jakieś, nie wiem, bo się obawiają choroby czy czegokolwiek, no to tutaj mają te 1500 miałyby zysku, tak mówiąc, może mniejszej straty, o tak właśnie należałoby znaczy, powiedzieć, na tych zmianach. O 1500 mniej by były karane inflacją. No dokładnie, poniekąd tak, no ale no to jak pan podchodzi do tej propozycji, żeby to ograniczyć? Pani redaktor, może w ogóle kwota znieść. Wolna bardzo mi się, znaczy no, w ogóle znieść to też jest ciekawa propozycja, ale jak mówimy o tym, co w tej chwili jest na stole, to jeżeli chodzi o ten fragment dotyczący drobniejszych oszczędności, to oczywiście jestem za, żeby wprowadzić tą wolną kwotę, no bo tam oczywiście obciapywanie z odsetek złoty 50 jakiegoś tam procentu podatku w ogóle nie ma sensu i oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że inny był sens podatku Belki, kiedy on był wprowadzany i kiedy na przykład była taka umowa społeczna, że na lokacie bankowej nie można tracić ze względu na inflację, bo przynajmniej tak było procentowane wkłady, że się nie traciło. I troszkę szkoda, że teraz jej nie ma, nie? No zależy, no bo jakby powiedziała pani jednocześnie ludziom, że kredyt hipoteczny kosztuje 33% rocznie, to był nie, ale nie chcemy nie nikomu było. Zabierać, nie chcemy tak, komuś tak, dać. Tak, tak. Więc oczywiście jestem w pełni za tym, żeby była istotna kwota wolna od podatku akurat tutaj. Natomiast no, bardzo niepokoi mnie ta druga część pod tytułem ta progresja, o której pani redaktor potem wspominała. No bo proszę zobaczyć, już było dzisiaj mówione, te oszczędności są mocno rozłożone na dwóch takich garbach. Duża część tych oszczędności to są te po 10, 20, 30 tysięcy całego życia, które są, nie wiem, odłożone na jakiś taki wypadek, że coś się zadzieje, ewentualnie jeszcze jakieś tam inne powody, a część to są środki większe. No i teraz się okaże, że to nie jest pomysł na ulżenie tym mniej tym, którzy mają mniejsze oszczędności, tylko to jest pomysł na dołożenie tym, którzy mają większe oszczędności. No i to jest takie delikatne. Ktoś może no bo... wyliczył, że poziom owych 200 tysięcy złotych to jest taki średni i że to, że tak powiem, nie straci na tym budżet. No, to jest gdzieś tak, prawdopodobnie akurat takich lokat jest stosunkowo mniej, bo albo są większe, albo są sporo mniejsze. To jest pewnie gdzieś w środku tego dołka, tak? No i szczerze mówiąc, to nie jest zachęcające do oszczędzania. To jest albo po prostu podatek, który chce ściągnąć te pieniądze na rzecz budżetu, albo to jest jakaś forma
formuła zmuszenia ludzi, żeby gdzieś z tym wyszli w jakieś inne formy gospodarowania. No ale proszę zobaczyć, że w tej chwili raczej mamy posunięcia takie, że własna działalność i tak dalej zaczynają być passé i to tak naprawdę ma być wduszone z rynku na rzecz dużych firm, które mają nas wszystkich zatrudnić, bo tak wyglądają te posunięcia ostatnio podatkowo-składkowe, że tak naprawdę racji by tutaj ci najmniejsi jeszcze trochę to nie będą mieli. I szczerze mówiąc mam takie dosyć mieszane uczucia, bo to jest jeszcze jeden kłopot, jak wyliczyć odpowiednie opodatkowanie takich dochodów. Bo proszę zobaczyć, że jak wprowadzany był ten podatek, to mówione było tak, że chodzi o to, że osoba, która wzięła swoje pieniądze, które gdzieś oszczędziła, zarobiła, no ma odłożone i na przykład podejmuje trud działalności gospodarczej i zaczyna osiągać dochody, to te dochody są wtedy opodatkowane, tak? No i podatek Belki miał sens taki, że osoba, która nie ponosi ryzyka działalności gospodarczej, a inwestuje te swoje środki przez lokaty, przez obligacje, może też przez jakąś grę na giełdzie, no tak naprawdę no, nie jest w żaden sposób opodatkowana, dlatego był ten sens podatku Belki. No ale teraz, jeżeli byśmy chcieli być fair, no to na przykład musielibyśmy powiedzieć, okej, ale to w takim razie pozwólcie zrobić jakieś koszty uzyskania. Na przykład kosztem uzyskania niech będzie poziom inflacji, no bo te pieniądze marnieją o tyle co roku, jeżeli nie są inwestowane, tak? Więc jak to zrobić fair jest dosyć skomplikowane i to wcale nie jest łatwe i być może to jest ten przyczynek, dla którego spekuluje się o tym, żeby ostateczne rozwiązanie jeszcze wypracowywać przez przyszły rok, a potem się zastanowić, jak one mają okrzepnąć, bo najgorsze są to takie, ktoś ma dzisiaj pomysł i w zasadzie to już jest na Sejmie w poniedziałek. Tak? Ale ja mam wrażenie, że to najbardziej będzie bolało na przykład w przyszłym roku właśnie, bo tak, jeżeli ktoś ma te oszczędności na tej inflacji, będzie tracił. Zgadzam z panią redaktor, że oczywiście to za rok to już będzie musztarda po obiedzie, więc to jest ten dylemat, czy zrobić to w miarę szybko i prawdopodobnie będzie w rozwiązaniu sporo błędów i takich niedopracowań ze względu na zbyt krótki czas i niemożliwość odpowiedniego tego przekonsultowania. A jakby to wrzucić do PIT-u? Czyli na przykład najpierw pobierać, a potem na koniec w PIT-ie pozwolić się rozliczyć, potrącając tę kwotę do 10 tysięcy, kwotę wolną, łącząc to, żeby bank ten PIT przekazał. Albo na przykład jakby odwrócić sytuację. Ale PIT w ogóle po całości dochodów obywatela, czy tylko nie, związane nie, z tym? Związanych tylko z tymi zyskami, żeby on to sobie połączył po prostu w ten sposób. Można by tak było, no ale może się okazać, że będziemy pozyskiwać z wielu różnych miejsc jakieś odsetki, bo ktoś ma 2-3 rachunki, jeszcze gdzieś obligacje. No i tak naprawdę to wszędzie spokojnie. Są te groszowe kwoty. No tak, ale ile kosztuje obsługa tego wszystkiego? Więc to jest pytanie. Już system jest informatyzowany. Pani redaktor, to wcale nie jest takie łatwo i ustawodawca niestety ma takie tam pyknął w systemie, tylko zmiana w systemie kosztuje, wygenerowanie tej informacji kosztuje, wysłanie tej informacji kosztuje i się ktoś będzie dowiadywał, co mu się stało z podatkiem za 2,30, listem za 7 zł na przykład. Nie, no to jest jasne. Ale szczerze mówiąc, nie widziałabym wielkiego problemu, jakbym dostała te na przykład z tego banku PIT 8C i na tej podstawie potem w rozliczeniu. Tak, ale widziałaby pani redaktor problem, jak bank na przykład za rozliczenie rachunku nie będzie chciał 10 zł miesięcznie, tylko 25. Bo gdzieś będzie to musiał zmieścić. Ach, bo gdzieś będzie chciał zarobić bank. Nie zarobić, zmieścić na koszty. No dobrze, nie stracić. Tak to ujmijmy w takim razie. No dobrze, panowie, ale... No to w takim razie jak to? Dobrze, jeszcze jedno pytanie merytoryczne, bo to jest, wydaje mi się, ciekawe. W momencie, kiedy do kwoty 200 tysięcy to jakby jest neutralne, czyli powiedzmy ktoś nie chciałby wpaść w 20%, jakby rozłożył po różnych bankach, to co się zadzieje przy założeniu, że na bieżąco nie płaciłby do kwoty 10 tysięcy? No prawdopodobnie to są właśnie te komplikacje, prawda, które mogą wyniknąć. No bo w żadnym nie zapłaci, a potem powinien dojść do, do rozliczenia. To są te rozważania, o których tak żeśmy mówili, że warto to zrobić na spokojnie, bo jak ktoś ma super pomysł, pstryknie palcami, jutro jest na Sejmie i prezydent podpisał, a potem jest kłopot, jak rozliczyć, co z tym zrobić i tak ale dalej. Ale dlatego więc wydaje mi się, że to rozliczenie w PIT-ie 38 jest jakimś rozwiązaniem tej sytuacji, bo pozwoli uniknąć właśnie tej, o której przed chwilą powiedziałam, że tak tylko, kombinując. Że znowu problem jest taki właśnie, że mogą być bardzo różnorodne te źródła dochodów, prawda? Właśnie ktoś na giełdzie zagraniczną, zagraniczne biuro maklerskie. Ale czego panowie uważacie, że jak ma różnorodne źródła dochodów, to sobie nie poradzi z ich rozliczeniem? Poradzi, tylko że w tej chwili to też są osobne PIT-y i to wszystko, te zmiany. No widać, jak idą stopniowo zmiany w rozliczeniu podatków, prawda? Stopniowo zwiększa się liczba osób korzystających z tego rozliczenia automatycznego, prawda? No różne takie rzeczy, a Ministerstwo Finansów musi sporo zainwestować, więc to nie są
są rzeczy, które można wprowadzić tak z dnia na dzień. No tak, tylko chodzi mi o to, że generalnie jak się ktoś decyduje, no to decyduje się również jakby na rozliczenie, na konsekwencje. W sensie kierunkowym być może można to tak zrobić, tylko że trzeba rozstrzygnąć szereg wątpliwości prawnych i też technicznych, które muszą zostać rozwiązane, żeby to zadziałało. To byłaby całkowita rezygnacja z tego podatku, nie mam żadnych komplikacji, nic się nie dzieje. Nie, akurat, jego uzasadnienie jest właśnie takie, tak? To znaczy, że jeżeli płacimy od działalności gospodarczej, czyli od aktywnego inwestowania, a nie płacimy od pasywnego inwestowania, no to jest to w jakimś sensie nierówne. Spróbujcie mi panowie w takim razie uzasadnić, dlaczego takie bogate kraje i bogate społeczeństwa, jak Szwajcaria, Luksemburg, Belgia, Słowenia, to tam też jest wysoki dochód, tak, na głowę, ale też na przykład Słowacja, nie mają w ogóle podatku tego typu odzysków kapitałowych. No, bo może dlatego są bogate. Może go nie być. Ja nie mówię, że go może, że on musi być. Ja akurat bym był zwolennikiem, żeby go nie było, bo w Polsce nie ma dostatecznie dużego kapitału krajowego. I my jeszcze moim zdaniem potrzebujemy jeszcze czasu na to, żeby go zgromadzić. Ale no, uzasadnienie było takie, że aktywne inwestowanie jest opodatkowane 19%, a pasywne nie jest, więc z tego powodu się go wprowadziło. Ale moim zdaniem równie dobrze można by zrezygnować. Można by zrobić to falomonowe wyjście, które zaproponowała pani redaktor i do czasu, kiedy się wymyśli coś naprawdę mądrego i przedyskutowanego, to zawiesić. Zawiesić pobór. Po prostu. No właśnie, szczególnie, że to jest taki rok. Że nie było aż takiego kłopotu, a pożytki gdzie indziej są lepsze. Szczególnie, że bardzo często się mówi, że ten rok 2023 będzie trudny i że na ten okres pewne rozwiązania wprowadzamy, tak? Chociażby te różne ulgi, dopłaty, to jest na ten rok. Więc to by tak wchodziło, jakby, że tak powiem, w jeden komponent. Panie redaktor, nawet brutalnie spójrzmy, jak dostaniemy te odsetki do ręki, znaczy jak nie zostanie to strącone z odsetek, pójdziemy do sklepu, zapłacimy za zakupy 23% VAT-u i od ręki wróciło. No nie, no ale na razie za żywność nie zapłacimy. No to już wiemy, 80. Powiedziałam, że to się wpisuje w pewną retorykę. Pan uważa, że to tylko jest zabieg PR-owy? Jeżeli chodzi o Belgię, no? No ja się boję, że to jest jeszcze pretekst, żeby zrobić jeszcze gorsze rozwiązanie niż było. No ja myślę, że zależy dla kogo. Dla tych drobnych ciułaczy to można to być ale może pomysł, nazwać PR-owym zabiegiem, ale na pewno nie gorszym rozwiązaniem. Nie byłby taki zły, żeby zobaczyć, no to jesteśmy konstruktywni. Panowie, teraz chciałam jeszcze chwilę chociaż przejść do złotówki, bo to jest ciekawa kwestia. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się wczoraj, że Krajowy Plan Odbudowy, będzie można pieniądze na niego, będzie można być może uzyskać, może otwiera się furtka, bo dzisiaj tak będą też głosowania nad tymi ustawami, to warto złotego zaczęła rosnąć i to dosyć ciekawie wobec i zarówno euro, mówię o wczorajszym wieczorze, późnym popołudniu, jak i do dolara. A już dzisiaj, kiedy czekamy na decyzję na przykład Fedu, jest trend odwrotny, czyli wartość zaczyna złotego spadać, bo rozumiem, że jest oczekiwanie, że tamte bank, czy też również Europejski Bank Centralny podniosą oprocentowanie. Najpierw od tego KPO. Piotr Soczyński? No pani redaktor, oczywiście oczekiwania rynku i nastroje rynku są bardzo istotne. Natomiast oczywiście w kwestii wyceny złotego są inne elementy, które są jeszcze bardziej istotne. No, ale całkiem wczoraj niedawno, wieczór, dzisiaj rano, ale całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, jaka była zmiana stanu rezerw NBP-owskich między końcem października a końcem listopada. Formalnie tam było 4 miliardy euro, kiedy normalnie jest skupowany miliard, ale jakby się dobrze doliczyć, to tak naprawdę skupione pewnie było ze 6, bo tam jeszcze było, trzeba uzupełnić te środki, które się inaczej dolarowe wyceniały w euro, no to jeżeli normalnie jest skupowany miliard, może półtora, a teraz 6, no to przestaje dziwić, dlaczego się złoty nie umacniał w listopadzie, a w zasadzie powinien. Teraz się nie umacnia. Ja się chciałbym zapytać, czy znowu kupujemy mnóstwo pieniędzy na rezerwy. No dobrze, to czyli pan nie przypisuje tego nastroje informacjom dotyczącym... Ważne, ale tak naprawdę inne rzeczy są znacznie silniejsze. KPO, czy też dzisiaj Fedowi, a pan od pana doktora Bogusława? Ja też mi się wydaje, że jest ten aspekt w Polsce polityki monetarnej. Prezes Glepiński mówił rok temu i zresztą wielokrotnie w czasie swojej kadencji, że jest zainteresowany niską wartością złotego, prawda? No jeżeli to nastawienie się nie zmieni, no to pewnie NBP będzie przeciwdziałał w różnych momentach umocnieniom. Samo przyjęcie KPO powinno umacniać, no bo jakby zmniejsza możliwość, potrzeby pożyczkowe rządu w innych walutach, no bo rząd będzie miał te inne waluty na realizowanie projektów, które sobie zaplanował. No więc
co do zasady, no to powinno być dobrze przyjęte. Zwłaszcza, że my jesteśmy tym krajem, nie tylko my, no ale inne kraje w Europie Środkowej, które nie przystąpiły do strefy euro, na przestrzeni ostatnich 8 lat albo nawet 10 lat nie przeżyły wzmocnienia swojej waluty, czyli trochę szły w takim kierunku, rosły w swojej własnej walucie krajowej, ale kurs realny się nie aprecjonował, czyli stawały się takimi krajami coraz tańszej pracy w przeliczeniu na euro czy na dolary. Jeszcze krótkie pytanie. Jak Fed podniesie stopy, to wartość złotego? No, to jeżeli Fed podniesie stopy, to wartość złotego się trochę osłabi. No, bo to... no dzisiaj w oczekiwaniu się osłabia. Ale więc to nie są duże ruchy, to też nie przesadzajmy ze skalą. No dobrze, to teraz tam szczególnie chyba do dolara to sporo było. Natomiast no, można powiedzieć, że złotówka nie jest walutą szczególnie mocną. Można było, ze 20% powinna się wzmocnić. No, jak sobie popatrzymy na PKB liczone w kursach walutowych i PKB liczone w parytecie siły nabywczej, luka jest ogromna. Doktor Maciej Bukowski, Wizja Europa i Piotr Sroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza byli gośćmi Rządów Pieniądza. Dziękuję bardzo. Anna Grabowska, do usłyszenia.